Możemy przestać leczyć małpy, kiedy ty jesteś w ciąży. Naprawdę, zależało by mi. Mamo, no dzisiaj jest 1 czerwca, no. Dobra, nakarmię tą małpkę i pójdziemy sobie stąd. Odpoczniesz sobie dzisiaj, dobra? Jak ona się nazywa? A Julian! Ojejku, czekaj, Julian! 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 Nie zrobiłeś! Julian, gdzie jesteś? Jest, mam Juliana! Julian, chodź, 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 Julian! Dawaj, ty nie możesz tego tego małpa mi uciekać wszędzie! Gdzie ona jest? Uwaga, łapią, łapią! Nie no, uciekła! Chodź tu, Julek! Julian, no kochanie, nie teraz, proszę cię, gonimy tą małpę, nie teraz! Nie chcę. Co? Coś takiego źle się czuję! Co? Ja chyba rodzę! Co? Ja chyba rodzę! Kiedy jest ci smutno, kiedy jest ci źle, to pamiętaj, masz godzinkę! Witajcie kochani, ja nazywam się Piotrek i zapraszam na pierwszy po przerwie odcinek Rodzinki. Jeśli chcecie kolejny odcinek z tej serii, to już teraz zostawcie łapkę w górę, a jeśli będzie ich 10 tysięcy, to zobaczymy się znowu już w tą środę o godzinie 15. Każdemu, kto teraz napisze w komentarzu słowo bąbelek, przypniemy serducho i pamiętajcie, by sprawdzić kolor swojego przycisku subskrypcji. Jeśli jest czerwony, to trzeba szybko zmienić go na szary, a ci wszyscy, którzy mają już szary, niech włączą dzwoneczki, bo YouTube lubi wam je podkradać, zwłaszcza po długiej przerwie. Wbijajcie na nasz sklep dcshop.pl, klikając w prawym górnym rogu ekranu, bo właśnie trwa tam wielka wyprzedaż. Pamiętajcie, że po tej wyprzedaży niektóre wzory znikają na zawsze ze sklepu, więc kto kupi je teraz, będzie mieć niepowtarzalną pamiątkę. Życzymy wam miłego dnia dziecka i mamy nadzieję, że wasi rodzice nie zapomnieli o was tak jak my z Sylwią o Jasiu, ale mieliśmy swoje powody. Zresztą oglądajcie i zobaczcie sami. Tutaj jest. Chodźcie, 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 chodźcie szybko. Chodźcie, wysiadajcie, 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 wysiadajcie. Dobrze. Chodźcie, spokojnie, Sysiu. Sysiu, będziemy mieli dziecko, jak ja się cieszę. Szybko, jest tak. Ale... Jest, wsiadajcie do windy. Wsiadajcie do windy szybko. Małpa, już, jo, wsiadaj już, do windy. Małpa, już. Jak ona się zwała? Gdzie jesteście? Jak ona się nazywała? Julian! Julian, mamo. Julian, wsiadaj. Wsiadaj do windy. To jest skarbie, że małpka. No już małpko. Jest, małpka, już jest, babka. Jedziemy, mam nadzieję, że jest lekarz. Jedziemy, spokojnie. Ale trzymaj się w tej windzie. Trzymaj się, nie skacz tak. Czy to jest bezpieczne? Cicho, rodzę. A nie, to mama rodzi. Ale dzwoni coś do mnie. No właśnie, pierwszy... Gdzie jest mój telefon? Czekaj, któryś kieszeni zostawiłem. Halo, kto... Halo, co? Kasia, Tosia, ale ja nie mam teraz czasu. Nie mam teraz czasu na was. Jestem w szpitalu. Co? No, co? Ważne właśnie, jestem w szpitalu. No, no co? Co jest ważne? Co jest takiego ważnego? O tak, super ważne! I co, że wam zamknęli internet? Kasia, Tosia, nie interesuje mnie wasze nastoletnie życie! Jak przed moim domem? A co na to wasz ojciec Marcel? A co na to wasz ojciec Marcel? Co, cieszę się, że przychodzicie do mnie do domu na... Co, idźcie do taty swojego! No nie, ja... Ale już jesteście pod domem, przecież jesteście niepełnoletnie! Dobra, jadę, dobrze, pojadę tam szybko do was i was wprowadzę! Dobrze, już rozłączam się! Jasiek, zostań z mamą! Tak, zostań z mamą, masz telefon, samemu? Tak, wziąłeś? No jadę z mamą, ale... jadę z mamą, zostań tu, zostań... I z małpką? Tak, nie, zajmij się małpką, ja jadę, bo muszę wpuścić ale dziewczynki! Ale Kasia i Tosia się do nas wprowadzają, tak, mama, ale... mama jest tam, zaraz się ktoś tą zajmie, siądź. No dobrze, tutaj. Dobrze, nie teraz zabierać, dobrze, to pojadę i wrócę, no, trzymaj się, jadę, cześć! Co? Jak to Kasia i Tosia się do nas wprowadzają? Te studia mnie dobijają. Jadzia, zamówmy nową pizzę, bo też się sucha. Nawet jej nie tknąłem, a jest sucha. O matko, pilot jest tak daleko. Jadzia, podaj mi pilo. Jadzia. Jezu, Kuba, zaraz przyjdę, przecież kibel przetykam, no. Zaraz tam do ciebie, tylko przed tym telewizorem byś siedział. Zaraz do ciebie tam. Dobra, a matko, zostałem to naprawdę. Jadzia. Kuba, no co chcesz znowu? Co? No, no pilot tam na telewizorze. Kuba.
Zaraz po prostu wyjdę z siebie. Ja nie rozumiem. Ale jesteś takim leniem. Zamieszkaliśmy ze sobą, bo nasi rodzice tutaj się powiedzieli fajnie, żebyśmy sobie mieszkali razem i żebyśmy sprzątali. A ty co, siedzisz przed tym telewizorem? Nawet nie umiesz go włączyć, bo pilot mam ci podać. No tak, bo jest daleko. Nie, ja myślę, nie, to jest koniec. Ja biorę ten, przebiorę ten przetykacz i po prostu ja zaraz nie. Wychodzę. Ale ja spokojnie się zapomnę. Jadziu, Jadziu. Tak? To ja też się wyprowadzam. Ha! Dobra, to biorę moją pizzę i idę. Ale no cóż. Co sobie ten Marcel, mój teściu, myśli, że będę się jego dziećmi opiekował jeszcze? Pojechał sobie na Bahama razem z Beatką, a ja teraz się będę jego dziećmi musiał zajmować. To nic, muszę tylko trafić. Co to? Co to ma być? Co to? Chcemy Lili! Chcemy Dominika! Chcemy Lili! Panie! Co pan do mój dom? Ja mam dom tu, ja muszę jechać! Zakończyć stare wątki! Panie, co mi zakończyć stare wątki? Teraz mi będziesz pan chcemy krzyczał, ja muszę Lili. To. Ja chcemy muszę teraz Dominika. Wpuścić dziewczynki chcemy do domu, bo Lili. Jestem za tym, chcemy żeby była Lili i Dominik, okej? Okay? Jestem za tym, pomogę ci! Chcemy pomogę ci, wpuścisz mi! O! Rewelacja! Chcemy Lili! Chcemy Lili. Dominika! Tak. Kiedy chcemy Milton? Kiedy Sid? Kiedyś to było! No, zarazie, co za wariat, świr jakiś! Cześć! Piotr! Dzień dobry! Dzień dobry! Czyli co? Nie ma buziaczków, jest teraz nie wolno. Nie no. Słuchajcie, łokietą. Słuchajcie, ale czemu wy się wprowadzacie? Widzieliście tego świra, który pikietuje za jakimiś Lili ten? Nie, no, ale słuchajcie, się dziewczyny, ja nie mam czasu. Słuchajcie, wasza siostra rodzi, wasza siostra rodzi, wasza siostra rodzi, rozumiecie? No siostra wasza, Sylwia, moja żona, no. Sylwia. Tak, Kasia, Tosia, zbierajcie rzeczy, macie klucze. Tutaj macie mu, nie, to jest mój telefon, to jest telefon. Dobra, otworzę wam, wchodźcie, słuchajcie, nasz dom jest jeszcze niewykończony. Weźcie się, spakujcie, ja muszę wracać, wow. Dobra, poczekaj, ktoś mi dzwoni, kto to dzwoni, no. Halo, Jasiu, już jadę do ciebie, już jadę do szpitala. Widzisz, Julian, wszyscy zapomnieli o moim dniu dziecka. No popatrz, ten tata na przykład pamiętał o dniu dziecka. No popatrz. To wszystko jest do kitu. Drodzy widzowie, jak ja się stresuję, ile, jak Marcel mógł przeżyć tyle tych porodów, ja nie wiem, Marcel jest naprawdę jakiś bez, ja nie wiem, pamiętacie, gdzie jest ta winda, o, tu jest, o, co mój syn taki smutny, Jasiek, co się dzieje, jestem już, co się dzieje, Jasiu, czemu jesteś taki smutny, był lekarz? Naprawdę zapomniałeś, co jest 1 czerwca, tato? O Jezu, co ty znowu z tym 1 czerwca, ale, no, Jasiek, skarbie, co jest 1 czerwca? Tamten chłopak, no, dostał dzisiaj rakietę. Dostał no i rakietę. Dlaczego? No, aha! Proszę pana, o, proszę pana, gratulacje, jest, proszę pana. Został on właśnie ojcem razy dwa. O tak, ja się trzymam, no ja idę tam. Zapraszam. Ale, kochanie! Panie doktorze, wszystko przebiegło dobrze tak, z planem? Proszę pana, wszystko przebiegło zgodnie z planem. Jesteś tutaj tu? Bez kochanie, żadnego zagrożenia. Kochanie, wszystko tak, doszło, cześć, wszystko poszło kochanie, jak cześć, masło, dosłownie. Pietrusiu. Tutaj widzi pan wszystko równiusko. Tutaj pana córeczka piękna. Dobra, panie, idź pan stąd za parawan, ja się muszę... Po godzinie będzie wszystko dobrze. Kochanie, jak tak cudownie, mamy... Czy to jest... To jest córeczka, tak! Nazwiemy ją Małgosia, tak jak wymyślaliśmy, no nie? Nazwiemy ją tak, Małgosia. Tak, super! Panie doktorze, ja tak nie żartowałem, proszę pana. Niech pan ten zabierze, bo ja chcę do córeczki się dostać, a ten kranio trochę przeszkadza. Okej. Kochanie, ja ją biorę. Mogę już wypić, możemy już wypisać Sylwię ze szpitala? Pewnie, że możemy, prawda? Tak, no, tak, powinnaj dobrze, do domu, tylko proszę do odpoczywać, Dobrze. Tylko moje małe, kochanie, cudownego mamy bomba. Tak. Powiedz coś, a powiedz tata, nie, no jeszcze za mało, żeby coś powiedzieć. No tak, no to dopiero co się urodziło. Okay. Proszę dać jej spać, żeby odpocząć. Chodź, skarpie. No i skarpie. Zobacz. Dać, kochanie. To jest chłopczyk czy dziewczynka? Dziewczynka, masz siostrzyczkę, Jasiek. Ale dziewczynkę? Słuchaj, bo my zapomnieliśmy, zapomnieliśmy o dniu dziecka, kochanie. Dzisiaj jest dzień dziecka. Tak, i się no Jaś i... cały ojoj, dzień martwił. Ale słuchaj, kupimy ci wielką, fantastyczną rakietę. Rakietę. Chcesz? O, będziesz miał epicką rakietę w sypialni, będziesz miał taką super dobrze rakietę, ale teraz musimy wracać do domu. Jasiek, miałeś na siebie maskę. Mamy zdenerwujesz się, jak ona... O, rewelacja, chodźcie. Małka, wsiadamy wszyscy do samochodu naszego wana fantastycznego, jedziemy do domu. Jedziemy do domu całą rodziną. Jestem, to jedziemy. Cudownie, jedźmy. Słuchaj, ja po prostu jesteśmy już, o co się dzieje? Rozumiesz, że nie umiesz kibla wyczyścić? Ja muszę wszystko... Hej, spokojnie! Jadzia, jak ty się odzywasz do Kuby? Co się, znowu się kłócicie? Kochani, zobaczcie, mamy nowego, zobaczcie. To jest nasze nowe dziecko, zobaczcie. Zobaczcie. O matko, bączurek. Kuba, no co ty? Co to się wszystko dzieje? Wszystko okej? Chciałabym, że się czujesz, bracie? Także w
wprowadzam się do ciebie. Jak to się wprowadzasz do mnie? Jadzia, my nie mamy miejsca, Kasia, i to się wprowadzają. A dlaczego ty nie masz ciebie maseczek? Sylwia, to ja się wprowadzam. Ej, właśnie, dlaczego nie macie maseczek? Jaś, do swojego pokoju, już, w tej chwili. Dlaczego? No jak to, gdzie masz pokój? W domu, no idź do domu. No już w tej chwili do domu, przez Kasia, Tosia, naprawdę. No, chodźcie wszyscy do domu, Sylwia jest zmęczona, dopiero była w szpitalu. Wróciliśmy ze szpitala, chodźcie do domu. Ej, dobra, słuchajcie, nie może to... Kochani, to jest? Co? No, to jest nasz stół. To jest nasz stół. Co? Gdzie ty jesteś, kochani? Poczekajcie sekundę, poczekajcie, poczekajcie. To nie wygląda dobrze, tato. Kochanie, to jesteś, jesteś przed chwilą urodziłaś, jesteś zdenerwowana. To jest wszystko w porządku. A gdzie ty jesteś, Piotrek? Kochanie, idź na górę, idź do swojego pokoju, poczekaj. Ja się wszystkim zajmę. Nie, nie mówię ci, kochanie, weź... Nie, nie mówię ci. Ja sobie będę dyskutować, gdzie ja idę. Ale, kochanie, weź dzieciątko, proszę, idźcie do pokoju, ja muszę... Tarczy! Już, dosyć, mam tego dosyć. Dopiero co urodziłam dziecko. Tak. Wy tu się kłócicie, to jest mój dom. Proszę to naprawić, ten stół, daj mi to dziecko. Ja idę odpocząć, bo to już jest za dużo. Dobrze, kochanie, masz. Tutaj jest ono. I trzymaj się, skarbeńku. Cześć. Cześć, papa. Papa, mamo. Dobra. Okej, słuchajcie. To gdzie ja mam pokój, tato? No i się pokłóciliście. Do swojego pokoju, Jasiek, w tej chwili. Już. Dobrze, tato. Bierz małpę. I pamiętaj, że jest dzisiaj dzień dziecka i dostaniesz swoją tam, no, prezent. Mam będzie nadzieję. Dobrze. Lekko spuściłem. Dobra, słuchajcie. Siądź się przy domu rodzinnym razem ze mną. Proszę, Kuba, chodź tutaj. Jadzia, Tosia, Kasia, Kuba, siadajcie. Posłuchajcie. O 17 będzie wiksa, wszyscy są zaproszeni. Jaka wiksa? Nie będzie żadnej wiksy. Słuchajcie, zaproszeń. Jasiek, zawołaj małpę, bo łazi po domu. No, małpko. Julian, idziesz do Jasia. No, do. A to nam wyjaśnić, jak to będzie wszystko wyglądać, gdzie mamy mieszkać i w ogóle, bo zaraz... ja nie wiem, jak tu przyjechaliśmy. Dobrze. I co teraz. Zacznijmy tak, że Kasia i Tosia będziecie mieszkały na strychu, bo innego miejsca co? Nie mamy w tej chwili. No, Kasia i Tosia mieszkały. Jadzia, ty. Idź do pokoju. Stachu? Jaki Stachu? Nie. Jadzia, idź do pokoju gościnnego. Kuba, zaprowadź Jadzie do pokoju gościnnego. Nie, ja ale... nie chcę się do niego zbliżać. Ja po prostu go dosyć. Dobrze, to nie idź, to co? Nie idź. Kuba, sama, nie idź. Kuba, Kubuś. Ja sam do mnie podchodzę. Zostaw ją, zostaw, to jest kobieta. Dobra, dobra. Siada. Co się stało? Okej, dziewczyny. Dziewczyny, mieszkacie na strychu, dobrze? Ale błagam. Czemu na strychu? Weźcie swoje ubrania, setki toreb i tego idźcie, zanieście to na górę i mnie... Tosia, tam zrobicie super wiksę, okej? Okay? No, dobra, ale nie będziecie wchodzić, dobra? Nie będziemy, właśnie, będzie wiksa. My nie jesteśmy waszymi rodzicami, ja jestem... Kim ja jestem, kurde, dla was? Spoko, szwagierki, nie będziemy wchodzić na wasze wiksy, róbcie tam, co chcecie. Siona, na strych. Naprawdę wszystko chcemy? Tak, no pod warunkiem, dobra, że będziecie chodziły na lekcje, bo mnie Marcel i Beata przekszczą. No, na razie. Ty, słuchaj, Piotr, bo męska rozmowa teraz. No, lodówka jest pusta i się mleko kończy, co rozumiesz? Ja po prostu nie wytrzymuję przez ciebie. Matko święta, co ty się jej zrobił, że ona jest tak na ciebie zła? Przecież byliście nic, na studiach... byłem po prostu sobą byłem i się wkurzyła. Kuba, co to mi się wydaje? Jesteś studentem, powinieneś się wziąć do roboty. Idź do jakiejś pracy, ale to mnie irytuje, słyszysz? Ale co cię irytuje? Czemu ty jesteś taki zmulony? Dobra, słuchaj, mam dla ciebie jedyną propozycję. Mamy jeszcze niedokończoną łazienkę. Chodź tutaj, uważaj, to jest toaleta. Okay. To jest toaleta. Ale głęboko. No, tylko tam nie wpadnij. Możesz tutaj zamieszkać. Naprawdę, innego miejsca nie ma, bo nawet jakbym cię chciał ulokować w garażu, to jeszcze cię nie mogę ulokować w garażu, bo zobacz, Kuba, chodź. Aha. Bo po prostu garażu jeszcze nie ma, rozumiesz? On się dopiero buduje. My generalnie mamy teraz bardzo mały problem z kasą, wiesz, przez te wszystkie wydarzenia się bardzo, pieniądze się nam pokończyły, więc proszę cię, zamieszkaj w łazience. Dasz radę zamieszkać w łazience. I czemu ty tak dziwnie mówisz? Czy z tobą wszystko w porządku? Brałeś coś? Wszystko, po prostu mój guru tak mi mówił, żebym się guru po prostu strefa zen, rozumiesz? No to jak strefa zen, to tu jest twoja strefa zen. Git będzie? Tutaj papier taka... toaletowy to będzie moja kołdra, okay. Rozumiem. Korzystaj ze wszystkiego. Wszystko się dostosuje. Okej. Piotrek, jest problem. Co się znowu stało? Przecieka dach. Jak to przecieka dach? Co to się dzieje, Jadzia? Co to ma być? Rozmawiam z Michałem, bo tamten dureń to po prostu nie ten już lepszy. Bardzo dobrze, naprawdę. Okay. No, ja no to gdzie to, przecieka? To idź, zobaczysz, no tu mam wymienić dalej, tu też, no, tam jest. Też. Dobrze, ja się pierwszej kolejności zajmę dachem. Ale my mamy tu spać? Dobra, dziewczyny, dobrze, pierwszej kolejności... Dobrze, w takim razie zajmujemy waszą sypialnię. Nie, no cię, Sylwia... Któraś z nas wypadnie stąd, nie. Co wtedy? Dołożymy okna, uszczelnie dach, tylko błagam jutro, dobrze? Wprowadźcie się tutaj na razie jakoś... Ale... Czy coś? No dobrze, lepiej się pospiesz, bo z tego co wiem, to dostajesz pieniądze od naszych rodziców, dostaję. Więc może coś z tego zrobić. No, na przykład, żebyśmy miały gdzie mieszkać. Dobrze, no. Dobrze. Tak, drodzy widzowie, więc właśnie tak wygląda...
Drodzy widzowie, zatem zaczyna się Rodzinka 2.0 oficjalnie i tak właśnie to wygląda. Niestety nasz dom jeszcze jest w opłakanym stanie, ale mam już wreszcie dwójkę dzieci, Jasia i Małgosię i... Jest. Jeśli ten odcinek ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, by było ich więcej i wbijaj na nasz sklep dcshop.pl, bo trwa tam właśnie wielka wyprzedaż wszystkich produktów. Kiedy w domu nuda, smutno patrzy pies, to rodzinka jest bez.